Witamy, drodzy Państwo, z Pragi, gdzie Rekord Bielsko-Biała gra w rozgrywkach Champions League i zaczynamy niestety tę transmisję od bramki strzelonej przez rywali. Nie najlepiej zaczynamy ten drugi dzień zmagań w Pradze podczas turnieju Ligi Mistrzów. Rekord przegrywa z rumuńskim zespołem Futsal Club Csíkszereda. No dokładnie, chyba taki zawodnik, który największe wrażenie Janowski zrobił. Teraz ma problemy, musi do nawrata, ten wyrzuca za aut, ale nie możemy tak zaspać. Co tu się dzieje? Wybija piłkę Aleks Wiana. No nie możemy tak dać piłki po prostu przy stałym fragmencie rywalom. Korbela, wydawało się, że dobrze zagrał Finn, jednak to było niecelne dogranie i musi teraz bronić Bartłomiej Nawrat. Janowski, naciskany przez Bogdana Cowaci, on wczoraj rozpoczął mecz w pierwszym zespole, czy to było na granicy pola karnego, to stwierdził, bo czasami potrafi nie być spokojny, a teraz Bartek Nawrat broni bardzo mocne uderzenie Rakicza. Teraz przejmujemy przerwę ci, bo jesteśmy na połowie rywala, jest Korpela ustawiony na dalszym słupku, Aleks Wiana sam, ten, który dał nam wczoraj prowadzenie. Dobrze teraz Popławski, Marek, ale cały czas jesteśmy daleko, daleko od bramki. Błąd teraz Marka, co zrobią nasi rywale? Na szczęście mamy Nawrata i na szczęście nie było faulu. A jednak uderzenie bezpośrednie Bondara. Nabieramy tempa, Popławski niedokładnie. Dobrze byłoby tę pierwszą część zakończyć już bez kolejnych straconych bramek. Prysic, mamy Bartka Nawrata i mamy dlatego tylko jeden stracony gol. Dobre teraz sekundy Kubika, co rozrobi Korpela, nie możemy tak tracić. Rakicz, Savio i Bartek Nawrat. Tylko jeden zespół z takiego turnieju awansuje do kolejnej rundy. Savio, groźnie, ale niecelnie. I Nawrat, no mam wrażenie, że Korpela taki troszkę nieprzytomny. Janowski, będzie dobra szansa, ależ teraz interwencja bramkarza naszych rywali. Fantastycznie to zrobił Hiszpan, a Savio w ataku i Bartek Nawrat znów musi nas ratować. Ta syrena oznacza koniec pierwszej części spotkania. Rekord niestety, drodzy Państwo, przegrywa 0-1. Marek Popławski, jeszcze raz do naszego pivota, teraz zabiera się z piłką Marek, mocno był rykoszet, będzie rzut rożny, dobra akcja Polaków. Paweł Budniak, na lewą nogę, dobre uderzenie, dobra interwencja Lopeza, ale wreszcie łapiemy dobry rytm gry. Teraz dobre przejęcie Kubika. Kubik strzela słupek, ale szpechowo, wydawało się, że ta piłka jednak zmieści się tam między piłką, między słupkami bramki, a jednak trafia w obramowanie. Tak, ale bardzo inteligentnie miał, do końca patrzył, że jednak zamyka zawodnik rumuński podanie i bardzo sprytnie koło jego nóg uderzył. Szkoda, no teraz zabrakło rzeczywiście szczęścia. Ale teraz świetnie miejsce znalazł Kubik. Aleks Wiana, tutaj aż trzech rywali. Dobrze Wiana, indywidualna akcja Wiana! Broni bramkarz, ale tutaj można odłożyć chyba faul. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Wcześniej... Nie robią tego sędziowie, co oni robią, aby właśnie tam przerywać ataki rywali. Oj, tego właśnie się bałem, że Savio sięgnie tę piłkę, znów tańczy z piłką nasz rywal i na szczęście Prysic myli się w dogodnej sytuacji. Wygląda mi na to, że dobrze odrobione są lekcje przez jednego i drugiego trenera i... Oj, teraz świetny strzał Michała Marka, naprawdę bardzo dobra interwencja bramkarza, to była bardzo mocno uderzona piłka. Dobrze się pokazał, teraz dobra akcja. Niewiele z tego wynika, jeśli chodzi o grę do przodu. Może teraz. Marek! Jest! 1-1! Michał Marek, król strzelców poprzedniego sezonu. Futsal Ekstraklasy zdobywa swoją bramkę podczas tegorocznych rozgrywek UEFA Champions League. Troszeczkę było przypadków w tej akcji, ale właśnie atakowaliśmy, tak? Tak, Paweł zszedł tu do grania, wygrał pojedynek 1-1. Poszedł Michał Marek, poszedł na całość, no i dostał troszkę prezent. No i tak powinien kończyć to król strzelców naszej ekstraklasy. Aleks Wiana czy Jan Janowski, tak, ale teraz... Uwaga, Korpela odgrywa, Janowski zablokowany, szkoda. Ale była to trudna sytuacja, napędza się Aleks Wiana, strzał! Nie ma dobitki. Dobrze, tutaj podwajamy, uwaga, przerwijmy tę akcję. Będzie groźnie, Bartek Nawrat. Bartek. To jest firma, to jest znak. Dobrze, że Jani... Jest twardy i to przyjął, jest szansa. Teraz szansa na kontrę. Kubik, Janowski, Honza Janowski! Kapitalna interwencja bramkarza mistrzów Rumunii. Nie mamy co teraz protestować, chociaż piłka powinna być dla nas, ale uwaga! Tracimy bramkę numer 2. Załamać tylko można ręce, bo mamy mecz, w którym dobrze w drugiej połowie gramy i przez jakąś dyskusję rywale szybko ustawiają rzut z autu i gdzieś nie zdążamy. No, troszkę geniuszu Savio, tak? Pięknie to zagrał. No. Nie można tak grać na takim poziomie. Jest dogranie, jest Bondar, nie ma bramki, ależ blisko. Paweł Budniak, aj, dobre uderzenie! Gdzie jest piłka? Aj, niepotrzebnie się napchał, poprzeczka! Ależ pech teraz
zawodników rekordu. Niestety przegrywamy mecz, przegrywamy rekord. Bielsko-Biała musi uznać wyższość mistrzów Rumunii 1-2. Bartek, zastanawiam się, o co Cię zapytać po takim meczu. Może zapytam, jak to wygląda w szatni, kiedy wydaje się, że masz bardzo dobry wynik na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Tracicie bramkę no, w takich niecodziennych, można powiedzieć, okolicznościach. Troszkę zaspaliście, troszkę brak koncentracji. No i teraz oczywiście, cały czas wszystko jest możliwe, ale mocno komplikujecie sobie sytuację w grupie. No, tak, chcieliśmy ten mecz dzisiejszy wygrać. Były ku temu szanse, okazje. Niestety popełniliśmy dwa głupie błędy, przeciwnik to wykorzystał. Myślę, że może trochę w pierwszej połowie może byli troszeczkę od nas lepsi. Myślę, że drugą połowę już my mieliśmy trochę pod kontrolą. Mieliśmy te swoje sytuacje. Przegraliśmy niestety. A jak to wygląda teraz w szatni? Lekkie, no takie zniecierpliwienie, smutek, złość. Czy już myślicie o tym, co czeka Was w niedzielę, czyli rywalizacji ze Spartą? Kiedy jeszcze będzie można odwrócić losy tego turnieju? No na pewno każdy w głowie ma to, że nie byliśmy zespołem słabszym, tylko mogliśmy się spokojnie, nawet nie remis, spokojnie mogliśmy się dzisiaj pokusić o wygrany mecz, także no, na pewno głowy są trochę zwieszone, ale myślimy, będziemy już dzisiaj wieczorem myśleć o tym meczu sobotnim i też będziemy go chcieli wygrać.